Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Właśnie skończyliśmy ostatnio w tym miejscu, dostaliśmy telefon od Sonego i do nas jeszcze klub był. Zadzwonił, nie? Żebyśmy po prostu nie wpadli sobie. Więc tak, pierwsze co i tak zrobimy, to pojedziemy po Armor. Tak, akurat wiem gdzie się respi. W drugim mieście niestety nie pamiętam gdzie się respił. Później skoczymy sobie od razu na misję na telefon, ale bez armoru to nie będzie dobra decyzja według mnie. Armor był tu. Nie, skoczymy teraz na telefon i pojedziemy do klubu. Albo na C. Jeszcze się zastanowimy. W sumie ja się zastanowię jeszcze. W ogóle jestem ciekaw, patrzcie, jak zrobimy, nie? O kurde. Dobra, no to wyjdę z samochodu i to pokażę. Czemu tutaj w ogóle się kopci? Przecież jak widzicie, silnika tutaj nie ma, tutaj jest bagażnik. Czemu się tutaj kopci? Powinno się kopcić z tej strony. A się kopci z drugiej, a tu nie ma bagażnika. No to, tutaj jest bagażnik, a nie ma silnika. Takie są niestety niedoskonałości w starych grach, ale to są takie maluteńkie szczegóły, których, nie wiem, nie skoczyłbym z krawężnika, że takie rzeczy się dzieją. A tak, zatrzymamy się i zobaczymy, co będzie miała misja od naszego ruszającego się telefonu, gdy dzwoni. Polowanie. No, tutaj, jak zauważyliście, nie, to on jakby nie wyciąga tej słuchawki, tylko jakby on normalnie odbierał telefon. No. Tutaj będziemy pokonywać gang, którzy planuje chyba napad na bank. I udawają normalnych ludzi tutaj. Mamy 9 minut na ich pokonanie. No dobra, no. Tutaj się właśnie przymierzymy trochę. No i tutaj pojedziemy sobie tym. A tam widzimy, że policjant spuszcza właśnie łomoc kolesiowi, ale nie powinien zauważyć, jak ja sobie zastrzelę tej kolesia, który sobie pracuje. No, widzicie, tutaj sobie proszę tu znam. A teraz Dick Canter, czyli twardy kuj, który pracuje w ochronie. No, nazwa bardzo ciekawa, według mnie. Nie wiem, jak według was, ale mi się wydaje, że jest dobra. Dobra. Tutaj sobie pojedziemy w tą tutaj stronę i będziemy, teraz będziemy musieli tak zrobić. Nie mam granatów, więc będziemy naparzać full auto. Może się zginie zaraz. Umieraj. To, że jedziesz i wszystkich rozwalasz, to nie znaczy, że będziesz taki. O, wyszedł. Okrojasz pokonany. Czemu mnie gonicie? Ja nic złego nie robię. Zawijam wam europejski gang przecież, który by robił napad na bank. No to nawet wam pomagam, a wy mnie jeszcze za to gonicie. Byście się wstydzili. Tej, możemy kupić ten klub, ale później się tym zajmiemy. Tej, wezmę sobie od razu gwiazdkę, żeby nie było problemów. Jedziemy, nie, no i staramy się kogoś pozabijać ze snajperki. Bo po to, żeśmy ją tutaj dostali, nie? Co? Tutaj widzicie sobie, stoją i czekają. Teraz tak, musimy namierzyć, na pewno na kierowcę. Się udało. Co? Przeżył? Już myślałem, że przeżył to. Oj, przestali mnie gonić. Teraz, bo już nie zauważyłem, na kogo jedziemy. Gdyby nie przeczytałem, nie no, że nie zauważyłem. Więc tędy musimy skręcić. I tędy. No już zaraz tutaj widzę, że przy nim będziemy.
On jest na wodzie. No to teraz to już musimy trafić ze snajperki. Zatrzymamy się? Dobra, teraz powoli, powoli. Kurde, nie trafiłem. O, teraz został. Shields 30 nie jedzie na tym, na coś tam. Dobra, no to zrobimy mu to samo co z Dick Tankerem, co był. Po prostu zabijemy go z tej MP5, czy co to jest, MP7. No niestety, zauważył mnie. Jak mi przykro. O, trochę tej oberwał. O, misja zaliczona. O, wam powiem. No to teraz pojedziemy sobie na C. C jest tutaj. Więc zobaczymy, co to będzie misja teraz na C. Łapy na maskę. No, kto zobaczymy, co tutaj będzie. Stoimy sobie na tym jachcie całym. Tutaj widzimy, że ktoś jedzie. Washingtonami. No, fajnie zaparkowali. Oni idą akurat na pierwszy. Więc wydaje mi się, że będziemy chyba przed nimi chronić łódź. Naszą. O, chroń punkt. Oko, jestem dobrym strzelcem. Co atakują? Z której strony? Padaj! Uratuję cię. Przeładowanie. Która strona? No i co? No, zablokowali drogę. Oczyść drogę. No to oczyszczamy. Destroyed. Kolejny tutaj. Też rozwalimy. Dobra. Tutaj kolejny pokonany. A tutaj w ogóle mamy przeładowanie. No to wezmę sobie ammo. Weszli już nam na jak. To się pozbędziemy tutaj łodzi. Jeszcze tamten pewnie muszę się pozbyć i to chyba, że nie wszystko. Coś jeszcze się wydarzy. Oh my god, they've got a helicopter! O, helikopter. Gdzie jest on? Zabijam od razu kierowcę. Tego helikoptera i to było wszystko. Jeszcze jeden, słyszę. To jest. Co to jest? Wszyscy sobie wylądowali. O, i Hunterem leci. Zniszczony. Przeładowanie. Tak bym powiedział. Tam widzimy, że sobie zwłoki nawet w wodzie pływają, tak możemy to nazwać. Ciągle jakby chcą spaść, albo nie wiem, jak, że spadają do wody. O, i kacenka. Pomijemy sobie nią.
O, i dostaliśmy łódź. Misja zaliczona. Dobra, jak? To teraz musimy ino... dobra, zobaczę na mapie. Od razu jestem tutaj, więc musiałbym polecieć na drugą wyspę. Tam od razu sobie już grę zapiszę. Czyli będzie w tą stronę. Od razu na drugą wyspę pojedziemy. W sumie przepłyniemy do niej. O ile w ogóle będzie się dało, bo będzie dopiero źle, jak się nie będzie dało. Jest to wejście dla mnie. Chyba nie ma. Dobra, no to zrobimy jeszcze jedno. Teraz jak to jesteśmy już przy drugiej wyspie, no to jeszcze jest port jachtowy, którym zabieraliśmy łódź del Diaza. Jeszcze przez niego sobie wpłyniemy. A tam za długo całą wyspę przejedziemy. Przy okazji zwiedzimy sobie trochę wody, bo się je najmniej zwiedza w GTA Vice City, no bo pływać nie możemy tutaj. Dopiero od San Andreas możemy pływać. No i niestety nie możemy pływać, tylko możemy jeździć łodzią po wodach. A te możemy sporo rzeczy znaleźć, na przykład delfiny możemy znaleźć, nawet zatopione łodzie. Akurat je rzadziej. Ale możemy znaleźć nawet delfiny, rekiny. Ale one się dosyć rzadko pojawiają. Jak są już nie, no to one i tak nic nie robią. Tutaj mamy ryby. Nie wiem, czy tutaj mamy ryby akurat. Bo w San Andreas są ryby w wodzie. Tutaj chyba nie ma ryb. Dobra, już tutaj jesteśmy przy łodzi. To jadę sobie nowie Kevlera w sumie. Dobra. Teraz na cofaniu. Dobra. Teraz trzeba tylko wjechać tu. Sru do przodu. I telefon dzwoni. Kurde. O, Paul do nas dzwoni. Somebody's taken offense to you acting like a big guy all of a sudden. Giving it a big shot thing. Well, don't say I never warned you or nothing. Boasting is a mug's game, son. Anyway, I heard there's some fries been put on your head and someone's gonna have a crack at you, so watch yourself. And remember me, mate. Tutaj nam mówi, żebyśmy uważali na siebie. Bo za nas biorą kasę. Za naszą głowę, więc... Być może tutaj będziemy świadkami, jak będą nas atakować. Będą przechodnie w nas nic dupy, nie no, przechodnie tam, o, to kolejny telefon. Teraz budka na lotnisku. Dobra, weźmiemy od razu sobie. I tak jak czy tutaj jesteśmy, nie no to koło, no to pójdziemy sobie na tą czaszkę. Kupią czachę. Ona jest koło naszego tam jednego save'a, no to od razu sobie obok tego save'a zapiszemy grę. Tak, jakby była trudna misja, no to zawsze możemy wczytać. To jeszcze później na misję zostały z rączki później do zakończenia, ale... Ja sobie zrobię czachę całą, nie? Co będzie później, zajmiemy się jeszcze rączką, bo na rączce jeszcze będą chyba z dwie misje. Oj, przez przypadek kogoś rozjechałem. Więc się już tutaj zbliżamy do naszego save'u. Mamy wszystko, mamy pełno broni, więc damy sobie radę. 77 tysięcy. Nie wiem, czy to nie jest za mało przypadkiem na jakieś biznesy, więc nie wiem, czy nie będziemy musieli sobie kasy trochę potwarmić na następne.
To ja wiem, jaki sobie na pewno kupimy. Na pewno sobie kupimy firmę taksówkową na samym początku. O, tutaj mój helikopter, widzicie, dalej stoi. Zostawiłem nim otwarte drzwi. Dlatego ciągle tutaj jest. No teraz się akurat zamknęły, nie? No bo tak model jest, ale jak są, te są otwarte drzwi, się zostawia, no to dziwno się dzieje, magia i samochód nie znika. Tak to ciągle zawsze znika. Tutaj widzimy sobie, policjant rozmawia tam z panią, tutaj idzie prostytutka, tutaj kolejna i jeszcze jedna, pan czarny, tutaj jest i wchodzimy do klubu, bo zostaliśmy zaproszeni na, i teraz jesteśmy lofis i tutaj widzimy, jak śpiewają. Dobra, o, tam widzieliście, przeszedł sobie. Love Juice, musimy jechać po składniki, a więc dobra. Potrzebujemy jakiegoś samochodu na pewno, no bo... Też wiemy, jak się tak naprawdę muzycy... Potrzebują ciągle jakiegoś powera. Może pójdę, skoczę do swojego garażu, akurat coś będę miał ciekawego. Albo motora wezmę, bo helikopterem chyba nie sądzę, że będziemy to robić. Dodatkowo on się już dymi, no to... Tak, ktoś tylko wyjedziesz mi ze sprzodka. O, świetnie, zatrzymałeś się. Więc tego sobie wezmę, freewaya. Chyba będzie po polsku znaczył darmowa fala? Jakoś tak, w każdym razie. I dobra. No i zatrzymamy się przed Svelem. O kurde. Dwa armoru straciłem, bo źle zahamowałem. Dobra. Naciśnij klakson. Nacisnąłem. O ty skurwysynu. Masz pierdol. Hej, spierdalasz. Zatrzymaj się. Jak tam jeździsz? Ja dobrze jadę. Oj, proszę, sam się zatrzymał. O. Dzięki, dzięki za kasę. To jeszcze shotguna sobie wezmę zamiast tego. Hey mate, the guy's got over some company, if you know what I mean. I know just the girl. Zabierz Mercedes z jej mieszkania. Więc to chyba będziemy mieli misję na czas. Jeszcze. Dobra, no to jedźmy po Mercedes. Tak jak nie pamiętacie, no to to była córka tego, na którego braliśmy misję na C. To była jego córka i teraz właśnie po nią jedziemy. Prosili jakąś specjalny jakiś towar. Więc przywozimy im ją. Też mamy składniki na Love Juice, jeszcze potrzebujemy tylko tej pani, akurat jest im potrzebna. Tutaj przyspieszymy sobie, mam nadzieję, że nic się przede mną nie zrespi i się nie wywala. No tak było, to nie byłoby zbyt fajnie. Tutaj tak musimy trochę wyhamować. Tylko, że tu się ciężko właśnie hamuje tymi wszystkimi, bo to lubi skręcać na każdą możliwą ze stron, jak widzicie. Tutaj się hamuje, nie? To się driftuje. O kurde, bym jeszcze spadł do wody, a to mi nie umie pływać. Nie nauczył się pływać. Nie wrzucali go do wanny, gdy był mały. Dobra. To się zatrzymujemy od razu do wyjazdu. Hey Mercedes. O. Hiya Tommy, and how are you? Just fine. Listen, you fancy having love this? Okay, but just as a favor, I expect returned. No to musimy dostarczyć jeszcze im jego i ich towar. I dobra, jedziemy tutaj z Mercedes. Jak w pierwszej misji na skuterku. Tam był chyba szary, jak pamiętam. Tutaj pojedziemy akurat na czerwonym, ale prawie początek gry. Jaki był? Więc teraz sobie przyspieszymy jazdę. Jak widzicie, tutaj jak się siedzi, no to
jej nie przeszkadza, że ja robię takie jakieś dziwne cuda i się przyspieszam. O kurde, ale bym pojechał. Dobra, 50 sekund jeszcze. Pojedziemy sobie zwyczajną drogą. Bo jeszcze tam później zabłądzimy. Dobra, no to tędy. 30 sekund. Przyspieszamy. Ostro. Już rozweselić nam chłopaków, by dali czadu. Na scenie. Może w karty będziesz grała. O nie! Mercedes! Chodzisz! Gdzie jesteś? Szybko! 10 sekund. 9. Dawaj. Nie! Myślę, że sobie akurat tutaj teraz skończymy. Narka.